fragment z Ewangelii świętego Marka. Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. W świetle Ewangelii patrzymy na nasze życie. Maryja pomaga nam swoim przykładem stawiać Chrystusa na pierwszym miejscu. Pomyślmy, co jest naszą ambicją, o co my walczymy, o co my staramy się i jak wyrażamy naszą miłość. Pan dziś wyraźnie mówi nam, ludziom wierzącym, o przyjęciu postawy sługi. Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Patrząc tylko według naszych ludzkich kategorii, wzdrygamy się przed byciem sługą czy wprost niewolnikiem. Co więcej, kimś ostatnim nie chcemy być. Nie chcemy być kimś w jakimś sensie wykorzystywanym, niedocenianym, popychanym, mówiąc brzydko. Tymczasem Maryja nazywa siebie służebnicą pańską. Nie boi się być tą, co służy. Starajmy się Maryi poddać nasze życie. Właśnie wtedy, kiedy zmagamy się z obawą, z lękiem, że coś stracimy, przyjmując postawę zawierzenia, pokornej służby Panu. Błogosławiony prymas Wyszyński w swojej maryjnej drodze pokazał, że dobrowolne oddanie się w niewolę Maryi, zawierzenie jej swojego życia, zawierzenie też i narodu, było aktem duchowej wolności, aktem religijnym, ale też i aktem moralnym, dającym siły do życia w narzuconym wtedy systemie. Prymas mówił, że tu chodzi o niewolę miłości, której absolutnie nie można porównywać z niewolą, w jakiej żyli ludzie, żyli Polacy. Różańcem, rozmodleniem na różańcu wypraszajmy prawdziwą wolność dla wszystkich chrześcijan. Módlmy się, patrząc na Polskę, by nasi bliscy, byśmy my sami, nie byli zniewoleni grzechem. To powinno być przede wszystkim naszą troską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,